Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Okeś czy alkeny o podanych wzorach półstrukturalnych są względem siebie homologami, izomerami czy tymi samymi związkami. No to zaczynamy od tego, jak są homologami, to muszą należeć do tego samego szeregu homologicznego. Alkeny to CnH2n i my to sprawdzamy za pomocą wzoru sumarycznego. No to lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I będę mówić sumą. Trzy, sześć, siedem, dziesięć. To teraz tutaj. Jeden, dwa, trzy, cztery. Trzy, pięć, 6, 8. Jak podstawimy piątkę do tego wzoru, no to mamy C, 5, 2 razy 5 to jest 10, a jak podstawimy C, 4, 2 razy 4 to 8. Czyli należą do tego samego szeregu homologicznego, mają różną ilość atomów węgla i wodoru, czyli to nie są te same związki, czy też izomery, więc to są homologi. Git. To teraz tutaj. Mamy podstawniki. Skupmy się na wodorach. Tu jest wodór, czyli to jest tutaj izomer cis, a jak jest po skosach, to mamy trans, ponieważ tu mamy te same podstawniki, czyli izomeria cis i trans to izomery. To teraz tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Trzy, pięć, siedem, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To wymnażamy dwa razy dwa, to jest cztery, siedem, osiem, dziesięć. Mamy dokładnie to samo, czyli to są te same związki. To teraz tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Ok, tu nam wyjdzie, już Wam pokazuję, to samo, ale tutaj z tego atomu pierwszego, atomu węgla, wychodziło nam wiązanie podwójne, a tutaj odliczanie zaczęlibyśmy z tej strony, czyli tu i tu miałoby to w nazwie pęd 1N. Natomiast tutaj będzie to i to wyliczymy jako buteny. Natomiast tutaj wiązanie wychodzi z dwójki, czyli to jest but 2N. A tutaj też z jedynki, tak jak wcześniej. Czyli to jest but 1N. Czyli tutaj mamy izomery. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.